Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo te pierwsze spotkania są jakże ważne i ciekawe. Nowe spojrzenie na tematy międzynarodowe. Ze mną jest dr Kinga Rydlowska, Centrum Badań nad Przestępczością Finansową i Bezpieczeństwem Rosji. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry Mateuszu i dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę na nasze spotkanie, bo dużo się dzieje w obszarze i finansów, i sankcji, o których dyskutujemy właściwie od roku. Sankcji na Rosję oczywiście. Dyskutujemy o tym, czy są skuteczne, patrzymy na notowania i słupki wskazujące na to, jak sobie radzi rosyjska gospodarka. Ale minister finansów Francji powiedział, odsłuchałem tę rozmowę z CNBC, że rozważane oczywiście są dodatkowe sankcje wobec Rosji, oczywiście kwestia wojny na Ukrainie, ponieważ obecne środki, cytuję, okazały się bardzo skuteczne. Patrząc na aktywa, które zostały zamrożone, ponad 58 miliardów dolarów, można powiedzieć, że sankcje wobec Rosji są skuteczne. Czy Kinga Rydlowska zgadza się z ministrem finansów Francji? Niestety nie zgadzam się. Przyczyn mojej niezgody jest kilka. Te pytania o skuteczność, czy jej brak sankcji nakładanych przez państwa zachodnie na Rosję i Białoruś, to jest pytanie, które bardzo często jest zadawane przez dziennikarzy, ono często powraca. Natomiast jest niezwykle trudno udzielić dobrej, wyczerpującej odpowiedzi. Kilku przyczyn. Jedna jest taka, że mamy bardzo ograniczony dostęp do informacji na temat faktycznego stanu rosyjskiej gospodarki. Druga kwestia jest taka, że należy podkreślić, iż sankcje wprowadzone przez Zachód, zwłaszcza te sankcje wprowadzone przez 27 państw Unii Europejskiej, w swojej skali, rozmachu są bezprecedensowe. Sposób, w jaki są zaprojektowane, to jest ogromny rozmach legislacyjny i duże ambicje. Więc nie można odmówić państwom Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych ambicji do nałożenia tych sankcji tak, aby były efektywne i znaczące i wpłynęły na osłabienie militarnych zdolności Rosji. Natomiast efektywność ich wdrażania to zupełnie inna kwestia. Inna kwestia, bo... Inna kwestia, no właśnie, musielibyśmy sobie postawić pytanie, dlaczego uważam, że sankcje nie do końca są efektywne. Bo na przykład dosłownie w zeszły weekend prasa rozpisywała się na temat 10. pakietu sankcji unijnych, który został przyjęty dokładnie w rocznicę dalszej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego. Po bardzo burzliwych debatach, bo sankcje muszą być podjęte jednogłośnie przez wszystkie państwa. Przecieki medialne mówią, że po raz kolejny Węgry nie do końca sprzyjały przyjęciu sankcji, że niektóre państwa z kolei uważały, że proponowany pakiet jest za mało ambitny, konsensus jest trudno osiągnąć, ale dobrze, Bruksela osiągnęła ten konsensus. Późnym wieczorem, w ostatniej chwili, tak jak planowano, ogłosiła ten 10. pakiet sankcji. Zawiera on dalsze ambitne cele i takie ramy prawne do wdrażania kolejnych rzeczy. Na przykład Unia Europejska umieściła na swojej czarnej liście większą liczbę Rosjan, w tym rosyjskich propagandzistów. Po raz pierwszy na liście sankcyjnej znajdzie się 7 irańskich podmiotów produkujących wojskowe, bezzałogowe statki powietrzne, ponieważ były one wykorzystywane przez rosyjskie wojsko w wojnie, w tym przeciwko infrastrukturze cywilnej. Nadano dalsze ograniczenia na import towarów generujących znaczne dochody dla Rosji, takich jak asfalt i kauczuk syntetyczny. Dołączono do listy banków rosyjskich, które zostały odcięte od SWIFT-u, dwa dalsze banki, w tym prywatny Alfa Bank i bank internetowy Tinkoff. Więc podejmuje Unia Europejska kolejne kroki. Bardzo ciekawy aspekt. Wprowadzono nowe obowiązki sprawozdawcze dla państw członkowskich i komisji dotyczące zamrożonych rezerw i aktywów. To jest to, o czym wspomniałeś, w tym aktywów Centralnego Banku Rosji. Do tej pory bowiem nie wszystkie państwa Unii Europejskiej poinformowały, czy
i jakie aktywa Centralnego Banku Rosji posiadają. I właśnie ten 10. pakiet sankcji przyjęty w zeszły weekend zobowiązuje je do złożenia pełnego sprawozdania do 12 marca. I to są takie konkretne ramy prawne, które kolejny taki pakiet ram prawnych, które Unia Europejska proponuje państwom członkowskim. No i teraz pytanie, dlaczego nie do końca te kolejne pakiety, które są takie wielkie, są efektywne? Ten pakiet nie będzie przełomowy. Ten przyjęty 24 lutego, jak i te wszystkie wcześniejsze pakiety unijne, czy sankcje amerykańskie i brytyjskie, ponieważ mamy problemy jako państwa zachodnie z implementacją i efektywnym wdrażaniem tych sankcji. Podczas projektu, który koordynuje właśnie w Centrum Badań nad Przestępczością Finansową i Bezpieczeństwem w Rosji, zrealizowaliśmy debaty i odbyliśmy szereg spotkań w stolicach europejskich na tematy krajowych perspektyw na sankcje przeciwko Rosji. I czy to Paryż, Berlin, Praga czy Warszawa, wszyscy nasi rozmówcy podkreślali brak harmonizacji między państwami członkowskimi oraz jasnych wytycznych dla biznesu, jak istniejące ustawodawstwo interpretować. Ważne dla naszych słuchaczy, myślę, jest podkreślić, iż Unia przygotowuje te pakiety sankcyjne, ale za ich wdrożenie odpowiedzialne są państwa członkowskie. I tu pojawia się problem, bo jak wiemy, państw tych jest 27. Jedne są w kwestię Ukrainy bardziej zaangażowane, drugie mniej. Przeszkód jest wiele. Ta ważna kwestia, o której wspomniałaś, czyli harmonizacja sankcji. Dlaczego tak ważne jest to, żeby robić to wspólnie, żeby robić to razem, żeby no właśnie koordynować tę politykę sankcyjną? Koordynować, a przede wszystkim sprawnie wymieniać informacje między państwami, które te sankcje nakładają. I tak naprawdę do tej pory nie ma jednego punktu kontaktowego w Unii Europejskiej, w którym państwa członkowskie mogą się zapytać, jak wygląda sytuacja z firmą taką, taką. W tej chwili przedsiębiorstwa międzynarodowe są w pełni międzynarodowe. Ten przepływ kapitału odbywa się przez wiele państw, towarów, usług i tak dalej. Jeżeli państwa ze sobą nie rozmawiają, jedno państwo nie jest w stanie efektywnie wdrożyć wszystkich tych sankcji, dlatego że gospodarka to naczynia połączone. Jednym z rozwiązań, no bo tutaj narzekam, ale też pytanie jest, co można zrobić, żeby było lepiej. I myślę, że jednym z rozwiązań, które jest dyskutowane przez ekspertów, jest stworzenie instytucji wzorowanej na amerykańskim OFAC, Office of Foreign Assets Control. Jest to instytucja odpowiedzialna za administrowanie i nadzorowanie przestrzegania sankcji nakładanych przez rząd amerykański, nie tylko na Rosję i Białoruś. Anegdota mówi, że jest to jedna z najbardziej potężnych i równocześnie najmniej znanych agencji rządowych. Inna anegdota mówi, że jej potęga nie jest zbudowana na działaniach, lecz na micie tej właśnie potęgi. Co za tym idzie? Jest potężnym straszakiem dla tych, którzy sankcji amerykańskich chcieliby uniknąć. I OFAC nałożył w swojej historii potężne kary na banki. Na przykład w 2014 roku ponad 900 milionów dolarów na bank BNP Paribas. I po kilku takich przykładnie ukaranych zaniedbaniach banki na całym świecie boją się OFAC jak ognia. Nikt bowiem nie chce być pozbawiony na przykład możliwości operowania w USA lub współpracy z amerykańskimi bankami. To śmierć dla każdego banku czy dużego podmiotu gospodarczego. No i w chwili obecnej nie ma takiej instytucji unijnej, a jest ona według mnie niezwykle potrzebna. Również w zeszłym tygodniu, właśnie zeszły tydzień był taki obfity wydarzenia dotyczące sankcji, rząd holenderski wyszedł z inicjatywą utworzenia takiej instytucji i zaczął tworzyć, budować koalicję poparcia dla tej idei wewnątrz Unii Europejskiej. Jest to niezwykle ciekawa propozycja i moim zdaniem warta ogromnej inwestycji, którą może być, ponieważ aby móc efektywnie sankcje wdrażać, potrzeba ogromnej ilości wysoko wykwalifikowanego personelu. Również dlatego, że sankcje jako
narzędzie polityki zagranicznej będą używane coraz częściej. Kto jest motorem tych procesów właśnie związanych z sankcjami, a które państwa radzą sobie gorzej? To znaczy w myśl pytania, kto przyspiesza te procesy, a komu wychodzi to nieco gorzej? Tworzenie, pytasz o, tutaj o Unię Europejską, tak tworzenie jest. Tych pakietów. Trzeba rozróżnić nacisk i wolę polityczną, ponieważ jest grupa państw, która niezwykle popiera od strony takiej politycznej, ideologicznej wdrażanie tej sankcji i społeczeństwa tych państw są gotowe ponieść koszty tych sankcji. I do tych państw na przykład należy Polska, państwa bałtyckie, czyli państwa, które czują się najbardziej zagrożone polityką Rosji. Jest grupa państw, która być może nie czuje tego zagrożenia w taki sposób i pod względem politycznym nie jest tą siłą napędową, natomiast posiada bardzo wykwalifikowane kadry, doświadczenie w prowadzeniu, w ogóle z walką, w walce z przestępczością zorganizowaną i prowadzeniu takiej szerszej polityki finansowej, w tym wdrażania sankcji, na przykład wspomniany przeze mnie rząd holenderski, który stał się bardzo aktywnym w tej kwestii przez ostatnie właśnie tygodnie i stworzył takie propozycje nie tylko tej instytucji czy takiego punktu kontaktowego, ale również właśnie lepszej harmonizacji sankcji wewnątrz Unii i tak dalej. Na przykład Belgia jest państwem, które zamroziło w liczbach bezwzględnych największe jakby zasoby aktywów finansowych rosyjskich oligarchów. To jest też bardzo ciekawe. No, na przykład państwa takie jak Francja posiadają ogromną rzeszę służby cywilnej, mają ich więcej niż Komisja Europejska, mają dobrze rozwinięte struktury i mogłyby bardzo efektywnie wdrażać te sankcje, ponieważ mają te zasoby, te kadry, no ale jest pytanie o ich wolę polityczną i wolę użycia tych kadr w celu ścigania swoich własnych firm francuskich i bycia bardziej efektywnym. No jeżeli mówimy o państwach, które zdecydowanie podważają wysiłki unijne, to nie da się nie wspomnieć Węgier. W styczniu 2022 roku rząd węgierski zapytał swoich obywateli o kwestie sankcji, jakie Unia Europejska nakłada na Rosję po dalszej inwazji na Ukrainę, i 97% osób, które wzięły udział w konsultacjach, sprzeciwiło się nakładaniu przez Unię sankcji na Rosję. No, dodajmy, że pytania w tym kwestionariuszu, w tym referendum brzmiały na przykład, czy zgadzasz się na sankcje skutkujące wzrostem cen żywności. No, nie dziwię się, że 97% osób, które odpowiadało na to pytanie, odpowiedziało, że się nie zgadza. Na szczęście nie było to wiążące referendum. W konsultacjach wzięła udział tylko część Węgrów, 1,4 miliona z prawie 10 milionów mieszkańców, ale rząd Viktora Orbana oczywiście chciał wykorzystać to w Brukseli, zamanifestować i powiedzieć, no słuchajcie, my skonsultowaliśmy się z naszymi obywatelami i 97% społeczeństwa jest w ogóle przeciwko tym sankcjom. Tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, również właśnie 24 lutego w tych takich gorących debatach prasa donosi, że rząd węgierski po raz kolejny blokował ten kolejny pakiet sankcji. Więc tak tutaj bym uplasowała te państwa, które wspierają sankcje, te, które trochę im przeszkadzają, ale wydaje mi się, że jeszcze ciekawszy wątek to jest wątek tak zwanych państw trzecich. Bardzo proszę. No właśnie, no te państwa trzecie, bo efektywne ta harmonizacja sankcji, wdrażanie ich w sposób efektywny wymaga współpracy wielu państw. I tutaj narzekaliśmy, że ta współpraca wewnątrz Unii, czy nawet wewnątrz partnerów z tego kręgu zachodniego, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Unia, nie jest idealna, ale my mamy jeszcze większy problem ze współpracą z tak zwanymi państwami trzecimi. I te państwa nie dołączają się do unijnych i amerykańskich sankcji z różnych powodów. Turcja zwiększyła handel z Rosją. W trzecim kwartale 2020 roku handel ten podwoił się w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku. Stała się drogą dostaw do Rosji dóbr produkowanych na Zachodzie, między innymi części produkcyjnych i podzespołów. Próbom osłabienia Rosji nie sprzyjają również
niektóre globalne centra finansowe, na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tamtejsze banki przechwyciły i przejęły obsługiwanie rosyjskich kontrahentów. Chiny nie popierają sankcji z powodów politycznych i geostrategicznych. Indie, które kiedyś same doświadczyły sankcji Zachodu, na przykład po pierwszej próbie nuklearnej w 1974 roku, są niechętne tej formie nacisku międzynarodowego. Uważam jednak, że problem jest większy i wpisuje się w taki szerszy kontekst geopolityczny. Jak to ujął Iwan Krastev w opublikowanym również w zeszłym tygodniu, ten zeszły tydzień był taki obfity w różne ciekawe wydarzenia, artykule w Financial Times? Dla wielu, on to ujął tak, dla wielu państw spoza zachodniego kręgu kulturowego Rosja nie jest wystarczająco ważnym graczem, aby ją nienawidzić. Dane zebrane przez europejski think tank ICFR, przedstawione w ich ostatnim raporcie, mówią, iż 77% respondentów w Wielkiej Brytanii, 71% w USA i tam około 60% w wybranych państwach członkowskich określa Rosję jako przeciwnika czy rywala dla ich państwa. Ale w Chinach przeciwnie, 76% postrzega Rosję nadal jako silną i jako strategicznego partnera dla ich kraju. W Indiach procent ten wynosi 77%, w Turcji również 73%. Dodatkowo uważają, że Ukraina powinna oddać część terytorium Rosji, aby zakończyć konflikt. No, w Polsce takie podejście jest nie do pomyślenia. No, trudno się dziwić, że przy takim podejściu państwa te nie tylko nie wprowadzają sankcji, ale będą chętnie korzystać z możliwości zarobku, jaki zachodnie sankcje dla nich stworzyły. I tu pojawia się pytanie, jak Zachód powinien reagować na utratę wpływów na świecie, na kształtowanie się nowego a może wielobiegunowego świata? Ale myślę, że to temat na oddzielną rozmowę, Mateuszu. Tak, myślę, że tak. Codziennie też obserwuję różne dane, informacje o tym, jak pewne państwa ograniczają handel z Rosją, ale jest jednak sporo tych państw, które starają się dołożyć rosyjskie firmy, rosyjskie surowce do swojego portfolio. Jest znaczący właśnie w wskazanych przez ciebie państwach wzrost, jeżeli chodzi o liczby. Zastanawiające jest tylko dla mnie to, jak właściwie dyskutuje się w gronie europejskich partnerów nad tym, czy sankcje są skuteczne, jak właściwie przekonywać takie państwa jak Węgry, jakie są elementy nacisku, które mają takie państwa jak Holandia, Polska, czy na przykład Francja wobec tych, którzy w polityce sankcyjnej aktywni nie chcą być po prostu. To oczywiście kwestia rozmów kuluarowych, ale my już czytamy ten finalny werdykt. Narzekamy tutaj na Węgry, ale myślę, że takich państw, że właściwie to jest jedyne takie państwo unijne, które w tak aktywny sposób sprzeciwia się sankcji jako idei. Oczywiście różne państwa w różnym stopniu sprzeciwiają się różnym tam aspektom tych sankcji czy szczegółom. To też oczywiście różnie wygląda. No, problem z Węgrami. Z Węgrami jest w ogóle trudno rozmawiać na jakiekolwiek tematy w ramach Unii Europejskiej, ale myślę, że ich stosunek do sankcji ostatecznie przypieczętował na przykład rozpad Grupy Wyszehradzkiej. Bo jeśli państwo tutaj regionu w tak otwarty sposób sprzeciwia się aktywnemu podejściu do przeciwdziałania tej agresywnej polityki Rosji, to chyba trudno mówić o jakiejś dalszej przyszłości, koalicji na małą czy dużą skalę. Ale myślę też, że warto podkreślić, że za wyjątkiem Węgier sankcje pokazały niesamowity poziom unijnej solidarności. Są przyjmowane te 10 pakietów, te 10 potężnych pakietów było przyjęte jednak jednogłośnie, było efektem negocjacji, były tarcia wewnętrzne, jednak w swoim zamyśle te pakiety mają ogromną skalę, ogromny zasięg i gdyby
były egzekwowane i implementowane i wdrażane poprawnie, miałyby naprawdę ogromny efekt. Myślę, że te sankcje i w ogóle agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała, że jednak Europa jest bardziej zjednoczona, ale jednocześnie jest mniej skoordynowana z pozostałymi państwami globu. I to jest chyba większy problem, bo z Węgrami to my sobie poradzimy jeszcze. To nie jest państwo duże, potężne, ono nie ma aż takiego wpływu. Tak naprawdę jedyna jego siła to jest siła blokowania. Natomiast mamy jako Unia Europejska i w ogóle ta strefa zachodnia, mamy duży problem z państwami tak zwanymi trzecimi, Indie, Chiny, Turcja. Tutaj, żeby być efektywnym w polityce zagranicznej, zwłaszcza w tej finansowej, ekonomicznej, potrzebna jest szersza współpraca i tęgie głowy, myślę, zastanawiają się teraz, co zrobić, żeby te państwa przekonać, przeciągnąć na tą stronę, albo chociaż, aby one pozostały prawdziwie neutralne. Ciekawym wątkiem, tutaj pytasz o właśnie te inne państwa, jest na przykład Afryka. Bardzo ciekawe rzeczy się tam dzieją. Rosyjska ekspansja finansowa, obecność militarna, po prostu Rosja się rozpycha na tym kontynencie, a jednocześnie te państwa zachodnie, które są państwami, byłymi państwami które były, kolonizowały Afrykę, no niestety no w tym momencie nie mają dobrego wizerunku i najpierw były Chiny, inwestycje chińskie, teraz Rosja z grupą Wagnera. To są wszystko bardzo ciekawe wątki i myślę, że moglibyśmy jeszcze bardzo długo na te tematy rozmawiać, natomiast nie są one już tak bezpośrednio związane z sankcjami, ale właśnie z tą taką, z takimi zmianami i pytaniem, jak te państwa przekonywać. Jeszcze tylko dodam, bo tutaj zeszliśmy trochę, FATF, Financial Action Task Force, czyli taka międzyrządowa organizacja, bardzo również potężna, która reguluje ten świat finansowy, właśnie również w zeszłym tygodniu, nie wiem co było z tym zeszłym tygodniem, wpisała na tak zwaną szarą listę dwie największe gospodarki afrykańskie. Nigerię i RPA. To jest, co prawda, ta szara lista to nie jest taka czarna lista, to nie jest jeszcze taka tragedia, to ma zmobilizować państwa do podciągnięcia w tych standardach walki z przestępczością finansową, ale w momencie, kiedy państwo trafi na szarą listę, to już ma duże problemy i wpływa to na ekonomię tych państw, bo na przykład banki nie chcą udzielać pożyczek, są dodatkowe obostrzenia, dodatkowe sprawdzanie, inwestorzy są niechętni. To są wszystko bardzo ciekawe wydarzenia i one będą kształtować właśnie tą współpracę państw zachodnich z państwami trzecimi, również w tym aspekcie współpracy finansowej. Ciekawe to jest to. Pierwsza rzecz, przypomina mi się artykuł w Wall Street Journal na temat tego, że kraje Afryki Północnej są tutaj kluczowe, jeżeli chodzi o import rosyjskich produktów naftowych, co może też wskazywać oczywiście na ich wykorzystanie do obejścia unijnych sankcji. Rosyjski olej napędowy do Maroka wzrósł w styczniu do 2 milionów baryłek wobec 600 tysięcy. W całym roku 2021. To taki mały, jeden prosty przykład. Kolejna rzecz, oczywiście RPA, też wielkie zdziwienie, bo Republika Południowej Afryki, która zmaga się z ogromnymi problemami, również kryzysem energetycznym, stawia na partnera z Moskwy. Ostatnie ćwiczenia, manewry wojskowe rosyjsko-południowoafrykańskie, oczywiście one też wywoływały pewne protesty w Europie i Stanach Zjednoczonych. Mamy Nigerię właśnie wspomnianą przez ciebie, ale tutaj akurat jeżeli chodzi o wątek nigeryjski, to wydaje mi się, że jeszcze całkiem niedawno Polska podpisywała umowę, rafinerię nigeryjskie, żebyśmy w pewien sposób też mogli sprowadzać ropę z innych kierunków. Cały dyskusja na temat sankcji. Pojawia się jakiś element zwątpienia, czy właściwie jaka będzie ich przyszłość, jak to koordynować. Może jest jakieś państwo, które chce stać być tym motorniczym całych procesów, który potrząśnie wszystkim, powie, to może my weźmiemy na siebie ten ciężar. Myślę, że trudno będzie znaleźć takie państwo, bo takim państwem były, no jeszcze są Stany Zjednoczone we wszystkich innych aspektach współpracy międzynarodowej, ale właśnie to, o czym teraz rozmawiamy, czyli te unikanie sankcji przez państwa trzecie, pokazuje, że no Stany tracą tą siłę, potęgę i wpływ na swoich partnerów w różnych częściach globu.
I to samo będzie z sankcjami, aczkolwiek sankcje nie znikną. Uważam, że sankcje jako narzędzie polityki zagranicznej zostaną z nami na dłużej. Zawsze były, nawet jeśli nie nazywało się to sankcjami, zawsze ten nacisk ekonomiczny na wroga był wykonywany przez różne państwa. Można sobie wyobrazić różne scenariusze, na przykład co się stanie, jeśli Chiny dokonają inwazji na Tajwan. Jaka będzie odpowiedź państw Zachodu? Czy będą to sankcje? Sankcje na Chiny, no to w ogóle niewyobrażalne. Natomiast to jest już dyskutowane. Państwa, takie jak Chiny, skoro o nich rozmawiamy, one się pilnie uczą i obserwują, jak rozwija się te pakiety sankcyjne państw zachodnich wobec Rosji i Białorusi. No, w sumie może powinniśmy od tego naszą rozmowę zacząć, że rozmawiamy o Rosji i Białorusi, ale tak naprawdę są różne reżimy sankcyjne dotyczące różnych państw i różnych sytuacji, bo można sankcje nakładać za łamanie praw człowieka takim państwem, który sankcjami był obłożony już od lat, jest Iran i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, sankcje pozostaną z nami i będą ewoluowały. Uważam natomiast, do tej pory mówiło się, że sankcje są takim narzędziem wyprzedzającym i mającym służyć jako forma nacisku i zmiany polityki danego państwa przed na przykład inwazją. I w tym znaczeniu sankcje zawiodły, ponieważ przed dalszą pełnoskalową rosyjską inwazją na Ukrainę Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Unia Europejska groziły sankcjami, wprowadzają już od roku kolejne pakiety. No i należy stwierdzić, że no nie powstrzymało to Moskwy i reżimu Putina od dokonania tej inwazji. Więc jakby w tym sensie były nieskuteczne. Natomiast one są jakby też skuteczne, bo o czym warto powiedzieć? No właśnie te pytanie o efektywność sankcji. Od rozpoczęcia tej dalszej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Rosja przestała publikować wiarygodne dane statystyczne, które pozwoliłyby ocenić jej rzeczywistą sytuację ekonomiczną. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że rosyjska ekonomia skurczyła się w 2022 roku o 2,2%. No i to jest dużo mniej niż wielu oczekiwało, ale wycofanie zachodniego kapitału, ale przede wszystkim technologii i inwestycji, a także, o czym nie mówi się tak dużo, masowy odpływ wysoko wykwalifikowanych Rosjan, na przykład z sektora IT, musi powodować demodernizację rosyjskiej gospodarki. Na przykład mówi się, że ponad 500 tysięcy Rosjan opuściło swoje państwo w ciągu pierwszych 6 miesięcy od inwazji na Ukrainę. Z tego 50% to kadra wysoko wykwalifikowana. Oficjalnie rosyjskie statystyki mówią, iż bezrobocie w Rosji spadło. Statystyki zachodnich think tanków mówią o masowym wzroście tak zwanego ukrytego bezrobocia na poziomie nawet 12%. No ale z pewnością efekt sankcji byłby mocniejszy, gdyby były one lepiej przestrzegane i wdrażane przez biznes europejski. No ale jak tak oglądam, słucham mediów rosyjskich na tyle, ile pozwalają mi umiejętności językowe, no to rzeczywiście jak słyszę komentatorów, to te sankcje no, mają sens, mają jakieś odzwierciedlenie z rzeczywistości. Problemy z mobilizacją, inflacja, problemy gospodarcze. No, ten świat też w wersji rosyjskiej nie jest taki kolorowy. Tak, ale musimy pamiętać, że tak naprawdę celem tych sankcji, które są takim wielkim prężeniem mózgów przez Zachód i gdzie jednak my wszyscy ponosimy koszty wprowadzania tych sankcji od strony ekonomicznej, biznes europejski, amerykański, one mają na celu faktyczną zmianę zachowania państwa, czyli Rosji. No a tego jeszcze niestety nie widzimy, bo wojna na Ukrainie niestety trwa. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gościła u mnie dzisiaj Kinga Redlowska, Centrum Badań nad Przestępczością Finansową i Bezpieczeństwem Rosji. Bardzo dziękuję. Dziękuję Mateuszu, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i za rozmowę.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.